i stał się październik. Witamy Państwa, możemy już teraz powiedzieć śmiało dobry wieczór, bo to jesienna pora, co by nie powiedzieć. Doktor Sylwia Frach z nami po krótkiej przerwie. Dzień dobry Pani doktor. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Proszę Pani, skończył się czas prac polowych już dawno. Dla rolników, dawniej mówiono by chłopów, teraz rozpoczął się inny czas, teraz zrobiło się może senniej na wsi, natomiast w kinie ten czas pędzi właściwie z jednakową prędkością filmowej taśmy. 8 września to dla tego filmu był dzień naprawdę ważny. Chłopi bowiem zadebiutowali światową premierą na festiwalu w Toronto. Przyznam Pani doktor, że długo zastanawiałem się, czy uda się przełożyć na taki uniwersalny obraz filmowy, zrozumiały właśnie po dwóch stronach Atlantyku tę opowieść, bo to w końcu nie jest podbój Dzikiego Zachodu, jest to trochę inaczej. Choć i tu mamy świat gospodarzy, choć to chyba nie jest, są rancherzy słynni. Powiem tak, oglądając film, że chyba znaleziono tę formę. Nie wiem, jaka jest Pani refleksja po tych pierwszych ocenach, a jednocześnie tym, co mogliśmy oglądać w przypadku chłopów. Tak, i muszę przyznać, że czekam już niecierpliwie na premierę tego filmu. Filmu, który powstał w technice animacji malarskiej i tutaj ponownie za kamerą stanęli Dorota Kobiela, która pojawia nam się już jako D.K. Walchman i Hugh Walchman. Jest to adaptacja, jak doskonale wiemy, noblowskiej powieści Władysława Reymonta i jest to obraz tak naprawdę uważany za najbardziej wiarygodną, powiedziałabym, kronikę społeczeństwa chłopskiego, jaka kiedykolwiek powstała. I ta powieść pokazuje nam życie społeczności, która zamieszkuje wieś Lipce i my towarzyszymy bohaterom na przestrzeni 4 pór roku. I ci sami twórcy właśnie odpowiedzialni byli za Twojego Wincenta. No, do tego jeszcze wrócimy, Pani pozwoli, ale chciałbym wrócić do filmowej historii powieści Reymonta, o której Pani wspomniała, 7 kwietnia 1922 roku. Czyli do czegoś, co było, a czego nie ma, bo mówimy, że bardzo wiele filmów niestety w tej zawierusze historycznej zaginęło. Tak, to właśnie 7 kwietnia 1922 roku w Warszawie w towarzystwie znamienitych postaci świata filmu, literatury, kultury generalnie odbyła się premiera kinowej wersji Chłopów i co ciekawe, zarówno przy produkcji, jak i podczas pokazu był obecny sam Reymont. No niestety, tak jak Pan już powiedział, do dzisiaj nie zachowała się żadna kopia filmu, nawet fragmenty. To, co naprawdę mamy, to są szczątkowe już tylko informacje dotyczące tego filmu. Tak, dlatego bardziej nam znany, bliższy i kulturowo chyba obecny cały czas był początek lat 70. ubiegłego wieku. No i oczywiście serial. Ja tak się pokusiłem właśnie przygotowując się do programu i oglądając fragmenty, tak sobie powiedzieć, Polska dynastia na wsi, nawiązując do oczywiście słynnej amerykańskiej dynastii serialowej. Tak, Chłopi, serial z 1972 roku. Można go nazwać taką operą mydlaną, rzeczywiście, podobnie jak dynastia, jednakże mamy tutaj duże różnice, zarówno jeżeli chodzi o tematykę, jak i konteksty społeczne, ale mamy również rodzinę, wielowiekową rodzinę, której losy oglądamy na ekranie. No i wiemy, że to była ważna rola Jantczaka i w ogóle twórców, tak, że no, to był film w pewnym momencie, bo była i wersja filmowa,
filmowa i serialowa, tak, prawda? Tak, tak, tak. Stawiane rzeczywiście jako taki wzór filmowy, no takiego rzeczywiście filmowego dzieła, jak na nasze warunki ówczesne, co by nie powiedzieć, tak. Obił się też o Amerykę. Tak, no. Tak, tak, bo najpierw mieliśmy serial, a dosyć szybko po nim pojawiła się wersja kinowa, ale były to dwie części, Boryna i Jagna. Mhm. To cóż, pytanie konkursowe czeka nas teraz, a właściwie czeka Państwa ze strony pani doktor. Nie wiem, czy będzie literatura, czy film, no ale pewnie będzie dotyczyć chłopów. Szanowni Państwo, pytanie konkursowe brzmi następująco. Ile sezonów miał serial Chłopi z 1972 roku? O, wydawałoby się, że tylko przy amerykańskich serialach może mówić o sezonach, a tu? No właśnie. Czas na seans, @czasnaopole.pl. Czekamy na Państwa odpowiedzi. Te prawidłowe oczywiście dwie pierwsze nagrodzimy upominkami od sieci kin Helios. I ja troszkę się wtrąciłem Pani, jak powiedziała Pani o Wincencie i o twórcach, już wspomniała Pani reżyserka, ale może właśnie na koniec zakończmy tym, bo no, to jest coś, co już wiemy, że jest na skalę światową, jeśli chodzi o dzieło chłopów. Czy to może być taki sukces, bo Wincent pokazał jakąś nową drogę jednak, prawda, obrazowania, bo tu pamiętajmy, że tu grają polscy aktorzy. W tym filmie, żeby to też jeszcze tego nie wspomnieć, bo to nie jest stricte animacja taka, jakbyśmy sobie pomyśleli, nawet ta kolorowanka. Zresztą to powiela się ten schemat z Wincenta właśnie. Tak, powiela się ten schemat. Twój Wincent odniósł ogromny sukces na całym świecie. 6 milionów widzów obejrzało go i była to pierwsza na świecie pełnometrażowa animacja malarska. Ale chłopi wzbili się na wyżyny. I tutaj nawet sama D.K. Welchman powiedziała, że Chłopi jest to wielkie widowisko, bo w filmie mamy zarówno imponujące sceny tańca, jak i bitwy. Ten obraz jest niezwykle dynamiczny. Kamera podąża, wędruje wręcz za bohaterem i bardzo dużo dzieje się w kadrze. I co również jest tutaj interesujące, ponad 100 malarzy w 4 studiach w Polsce, w Ukrainie, na Litwie i Serbii malowało obrazy olejne na płótnie. I to one właśnie później posłużyły jako klatki kadrowe w tym filmie. Także jest to bardzo, bardzo interesujący pomysł, ale w Chłopach właśnie pojawia nam się plejada polskich gwiazd. I tutaj muszę przytoczyć kilka nazwisk. Mirosław Baka jako Boryna. Pojawia nam się Ewa Kasprzyk, Andrzej Konopka, Sonia Bohosiewicz, Małgorzata Kożuchowska, Maciej Musiał, Kamila Urzędowska. Także... No, któż by nie chciał zagrać takiej adaptacji, także, prawda? Któż by nie chciał i ten trailer rzeczywiście jest bardzo obiecujący, muszę przyznać. No to w oczekiwaniu na Chłopów w nieco innej, jak to się mówi, namalowanej wersji, my również czekamy na to, by zasiąść na fotelach kinowych i obejrzeć ten właśnie seans, a Państwo, mam nadzieję, czekają na kolejne spotkanie nasze filmowe. Doktor Sylwia Frach z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. A my zapraszamy Państwa jak zwykle za tydzień w czwartek.